Ja bym proponował, żeby delegację z Gruzji i Tuczyny. Czekaj. Poprosimy teraz o uwagę. Chodźcie. Proszę Państwa, tam w Miżwicach widzieliśmy miejsce, gdzie był właśnie ranny słuchawka. Pseudonim jest tej słuchawki. I on po drodze, wioząc go do szpitala, bo on był postrzelony tutaj, to prawy obojczyk i z tyłu, z tego pocisku dum-dum, wyrwało mu całą łopatkę. Także on cały czas był nieprzytomny. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że jego więźni, już tych furmanek nie mieli, tylko wszystko były te żeleźniaki. I jedna z sióstr naszego kolegi, który go wiózł, trzymała go, głowę jego na kolanach. I dojechali do miejsca tam, do tych Chołowczyc. I wyobraźcie sobie Państwo, tam trafili na Niemców. Będziemy teraz wracali, to pokażemy drugą mogiłę naszego kolegi, pseudonim Bomba, który walcząc tam z Niemcami, już jak mu się amunicja skończyła, to ostatnim strzałem się zastrzelił. I teraz taka sprawa, jak go wieźli, on po drodze im umarł, więc pytaliśmy się tego Kajtka, bo to Kajtek go wiózł, gdzie on go pochował. Mówi, słuchaj, tam na Letewniki, jak się jedzie, jest dwa krzyże, tylko one były drewniane. I tam przy tych krzyżach myśmy go pochowali. Ale dokładnie gdzie? Mówi, słuchaj, tam są posiedzone te bąbelki takie przy tym grobie. I to zgadza się. I dlatego myśmy to, ten kamień tutaj przywieźli i tu na jego trumnie ten kamień jest. I że cześć jego pamięć. Jedno pochowanie, raz mu zaspanie. Świat Boże, który jest na niebie, świeci na ziemi. W pokoju wiecznym, amen. Ile ten żołnierz miał lat? Ile miał lat? Ile miał lat słuchawka? 18 czy 19. Więc ja też miałem wtedy 18 lat. To poległ właśnie w akcji V2. To ten, który został ranny pod Miżwicami. I teraz wsiadamy do bohaterowie. Nikomu już nie człowiek, bo miał sześcioro dzieci. I on wtedy osłaniał, jak wieźli naszego słuchawkę, to on go osłaniał. Wszystko odbyło tutaj, od tej drogi do tego lasu. I on był ranny w dwóch, za taką sterką kamieni bronił się i już jak miał amunicji zabrakło, to się dostrzelił sam. Bo w każdym razie. A drugi, co był z nim, Heniek, co do nim, to słuchawka ten kazał mi, nie słuchawka tego bomba, kazał mi wiec do oddziału naszego, ale się stali tam, się widzieli. W każdym razie Heniek biegł po lewej stronie, tutaj do tego lasku. Niemcy puścili psa za nim, do tego psa zastrzelił, ale już nie dobiegł do lasu. Dostał pocisk. I jak panowie, zaraz powiem, jakie cierpienia muszę mieć, dostał przez pośladek i przez jądra. I tam patrz, czym leci. Ale dzieci miał po wojnie. Dzieci miał po wojnie. A to on potem wyzdrowiał, że w tak razie jeszcze ożenił się, miał dwie córki. Ale to nie o to chodzi.
I w każdym bądź razie, i tam znalazł go taki chłopacy, który krowy pas pod lasem, pobiegł do leśniczego, leśniczy przyjechał i na furmanku wystawił i przywiózł do nas tam do oddziału. I to tak to wygląda.